Bibelstellen miteinander lesen. Chcemy wspólnie przeczytać pięć miejsc z Biblii. Die erste Stelle aus Markus 5. Pierwsze miejsce z Ewangelii. Markus 10. Ewangelii Marka z 10 rozdziału. Markus 10, Vers 17, 17 wiersz, bis 22, do 22. Ewangelia Marka, 10 rozdział, od 17 do 22 wiersza. A gdy się wybierał w drogę, przybiegł ktoś, upadł przed nim na kolana i zapytał go: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? A Jezus odrzekł: Czemu mnie nazywasz dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Znasz przykazania: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, nie oszukuj, czcij ojca swego i matkę. A on mu odpowiedział: Nauczycielu, tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej. Wtedy Jezus spojrzał nań z miłością i rzekł mu: Jednego ci brak. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, po czym przyjdź i naśladuj mnie. A ten na to słowo sposępniał i odszedł zasmucony, albowiem miał wiele majątności. Ten aus Johannes 9, następnie z Ewangelii Jana z 9 rozdziału, vers 1 bis 7, od 1 do 7 wiersza. Ewangelia Jana, 9 rozdział, od 1 do 7 wiersza. A przechodząc, ujrzał człowieka ślepego od urodzenia. I zapytali go uczniowie jego, mówiąc: Mistrzu, kto zgrzeszył? On, czy rodzice jego, że się ślepym urodził? Odpowiedział Jezus: Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, lecz aby się na nim objawiły dzieła Boże. Musimy wykonywać dzieła tego, który mnie posłał, póki dzień jest. Nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać. Póki jestem na świecie, jestem światłością świata. Po tych słowach splunął na ziemię i ze śliny uczynił błoto, i to błoto nałożył na oczy ślepego i rzekł do niego: Idź i obmyj się w sadzawce Syloe, to znaczy posłany. Odszedł wtedy i obmył się i wrócił z odzyskanym wzrokiem. Und die Verse 24 und 25. I wiersze 24 i 25. Przywołali więc ponownie człowieka, który był ślepy, i rzekli do niego: Oddaj chwałę Bogu, my wiemy, że człowiek ten jest grzeszny. A on odpowiedział: Czy jest grzeszny, nie wiem. To jedno wiem, że byłem ślepy, a teraz widzę. Dann eine dritte Stelle aus Lukas 10. Trzecie miejsce z Ewangelii Łukasza z 10 rozdziału. Vers 38 bis 42. 38 wiersz do 42. Ewangelia Łukasza, 10 rozdział, od 38 do 42. A gdy szli, wstąpił do pewnej wioski, a pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go do domu. Ta miała siostrę, a na imię jej była Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała jego słowa. Marta zaś krzątała się koło różnej posługi, a przystąpiwszy rzekła: Panie, czy nie dbasz o to, że siostra moja pozostawiła mnie samą, abym pełniła posługi? Powiedz jej więc, aby mi pomogła. A odpowiadając, rzekł do niej Pan: Marto, Marto, troszczysz się i kłopoczesz o wiele rzeczy. Niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego. Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała, która nie będzie jej odjęta. Und aus Psalm 27, Vers 4. I z Psalmu 27, prawdopodobnie czwarty wiersz. Eines habe ich von mir hochgehalten. Tak, czwarty wiersz.
Psalm 27, 4 wiersz. O jedno prosiłem Pana, o to zabiegam, abym mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia mego, by oglądać piękno Pana i by odwiedzać świątynię Jego. Und aus Philipper 3. A następnie z listu do Filipian, z 3 rozdziału, vers 13 und 14. 13 i 14 wiersz. List do Filipian, 3 rozdział, 13 i 14 wiersz. Sagen Sie doch mal die Seite unten, die Seiten. Trzeci rozdział, 13-14 wiersz. Ja, Filipian 3, vers 13 und 14. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię, zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Vielleicht mag der eine oder andere denken, was haben diese fünf Stellen miteinander zu tun? Może któryś z was by pomyślał, cóż te wszystkie miejsca, pięć miejsc mają ze sobą wspólnego? Ich weiß nicht, ob einer hier ist, der so aufgepasst hat, um es zu merken. Nie wiem, czy tutaj wśród was jest ktoś, który na tyle wytężył swoją uwagę, aby zauważyć właśnie związek między nimi. In allen fünf Stellen steht ein ganz bestimmtes Wort. We wszystkich tych pięciu przeczytanych miejscach biblijnych jest napisane jedno szczególne słowo. Was ist das für ein Wort? Jakie to było słowo? Das ist das Wort eines. To jest to słowo właśnie jednego. Das steht in allen fünf Stellen. We wszystkich tych pięciu miejscach jest to słowo zawarte. Ich habe den Eindruck, dass wir in diesen fünf Stellen, mam takie wrażenie, że w tych pięciu miejscach biblijnych, das Leben eines Menschen geschildert bekommen, mamy opisane życie człowieka, und zwar von seinem unbekehrten Zustand, a mianowicie począwszy od jego stanu nienawróconego, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir in die Herrlichkeit eingehen. Aż do tego czasu, w którym my wejdziemy do chwały. Das ganze Leben eines Gläubigen wird in diesen fünf Stellen beschrieben. Całe życie człowieka wierzącego jest właśnie w tych pięciu miejscach opisane. Und die verschiedenen Lebensabschnitte des Menschen? I tych, te różnorodne urywki życia każdego człowieka sollten alle einen ganz bestimmten Schwerpunkt haben. One wszystkie, każde z osobna powinny mieć jeden taki punkt, na który powinien być położony szczególny nacisk. Das heißt, wir müssen in unserem ganzen Leben Prioritäten setzen. To znaczy, że my w całym naszym życiu musimy sobie ustanawiać priorytety. Etwas, was wichtiger ist als alles andere. Musimy po prostu znaleźć rzeczy, które są ważniejsze niż wszystko inne. In der ersten Stelle in Markus 10. W pierwszym miejscu przeczytanym z Ewangelii Marka z 10 rozdziału haben wir einen Menschen, der noch nicht bekehrt ist. Oglądamy właśnie człowieka, który jeszcze nie był nawrócony. Er kommt zu dem Herrn Jesus. On właśnie przyszedł do Pana Jezusa. Und fragt ihn. I pyta go. Was soll ich tun, auf dass ich ewiges Leben ererbe? Co mam czynić, abym odziedziczył żywot wieczny? Das bedeutet, dass es noch nicht hatte. A to właśnie oznaczało, że on jeszcze nie miał tego żywota. Aber er wollte es gern bekommen. Ale on bardzo chętnie, czy chciałby mocno je otrzymać. Das ist ein guter Wunsch. To z całą pewnością jest dobre życzenie. Wir wünschen, dass noch viele Menschen so zu dem Herrn Jesus kommen. My życzymy sobie, aby jeszcze wielu ludzi w ten sposób przyszło do Pana Jezusa.
Der Jesus kennt unsere Herzen. Pan Jezus zna nasze serca. Er wusste auch, was diesem reichen Jüngling fehlte. I on również wiedział dokładnie, co brakuje temu bogatemu młodzieńcowi. Er hatte die Gebote Gottes so weit gehalten. On wszystkie przykazania Boże prawie że zachowywał. Vollkommen konnte sie kein Mensch halten. Bo trzeba zauważyć, że doskonale żaden człowiek nie był w stanie ich wszystkich zachować. Aber er sagt, ich habe alles beobachtet von Jugend an. Ale on tutaj mówi, że ja wszystkiego tego przestrzegałem od swojej młodości. Und doch hatte er das ewige Leben noch nicht. A jednak jeszcze nie posiadał życia wiecznego. Aber der Jesus sagt ihm jetzt, was ihm fehlt. Pan Jezus teraz mu powiedział to, czego mu rzeczywiście brakuje. Er sagt zu ihm, eines fehlt dir. On właśnie powiedział do niego to charakterystyczne słowo, jednego ci brak. Das bedeutet, dass ihm noch alles fehlt. A to w zasadzie oznaczało, że wszystkiego mu brak. Er hatte das Wichtigste im Leben nicht. Bo on nie posiadał tej najważniejszej rzeczy w życiu. Er hatte noch nicht die Errettung seiner Seele. On nie posiadał właśnie zbawienia swojej własnej duszy. Er war noch nicht mit Gott versöhnt. On nie miał jeszcze pojednania z Bogiem. Er lebte noch ein Leben ohne Gott. On żył życiem bez Boga. Und der Jesus wusste auch warum. I Pan Jezus też wiedział dlaczego. Denn er sagt zu ihm, geh hin, verkauf alles was du hast und gib es den Armen. Bo Pan Jezus powiedział do niego, idź, sprzedaj wszystko, co posiadasz i rozdaj ubogim. Es gab im Leben dieses jungen Mannes etwas. Tak, właśnie w życiu tego młodego człowieka była taka rzecz, was ihn bisher daran gehindert hatte, sich dem Herrn Jesus völlig auszuliefern. Która całkowicie mu dotychczas jeszcze przeszkadzała, aby się w pełni oddać Panu Jezusowi. Das war in diesem Fall sein Besitz, sein Reichtum. W tym konkretnym przypadku tą rzeczą było właśnie jego posiadłość, jego bogactwo. Daran hing sein Herz. Właśnie na tym zawisło jego serce. Und das musste er aufgeben. A on musiał to po prostu oddać. Wir müssen etwas aufgeben, wenn wir als Sünder zu dem Herrn Jesus kommen. My musimy po prostu oddać coś, jeśli chcemy przyjść jako grzesznicy do Pana Jezusa. Bei dem einen Menschen ist das dieses, bei dem anderen etwas anderes. U jednego człowieka może być taka rzecz, u drugiego może być inna. Dieser Vers bedeutet nicht, ten wiersz nie oznacza, dass ein Mensch all seinen Besitz verkauft und dann errettet ist. Że jeżeli człowiek sprzeda wszystkie swoje posiadłości, to automatycznie jest zbawiony. Der Jesus will uns zeigen, nie, przez ten wiersz Pan Jezus chce nam pokazać, dass wir das, woran unsere Herzen gefesselt sind, wegtun müssen. Abyśmy te rzeczy, które związały nasze serca, abyśmy je odłożyli. Wir können nicht den Dingen dieser Welt dienen und uns dem Herrn Jesus ausliefern. Zusammen das geht nicht. My nie możemy się po prostu oddawać rzeczom tego świata i im służyć i jednocześnie należeć do Pana Jezusa. Nie da się tak. Vielleicht ist es bei dem einen etwas ganz anderes, vielleicht der Sport. Może u kogoś innego ta sprawa całkiem inaczej wygląda. Może ktoś jest zależny od sportu. Vielleicht die Musik. Może muzyka. Vielleicht irgendwelche Lüsten und Laster, Drogen, was es alles gibt. Może jeszcze jakieś inne pożądliwości, albo powiązania, albo zależności. Mogą to być narkotyki, czy inne rzeczy. Der Jesus will uns frei machen. To Pan Jezus chce nas uczynić wolnymi. Möge jeder, der hier ist, auch den Herrn Jesus angenommen haben als seinen Herrn und Heiland. Aby każdy, który tu jest na tej sali, mógł przyjąć Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela. Und wenn wir das haben, dann haben wir alles. I rzeczywiście, jeśli będziemy to posiadali, to posiadamy już wszystko. Dann fehlt uns nichts mehr. Wtedy już nam niczego nie brakuje. Dann können wir singen, ich hab genug, weil ich dich habe. Wtedy możemy zaśpiewać radośnie, mam wszystkiego dosyć, bo mam Ciebie. Das ist die erste Station im Leben eines Menschen. Der erste Schwerpunkt, den er erkennen muss. To jest ten pierwszy punkt w życiu człowieka, który musi przejść i poznać Pana Jezusa, aby w ogóle móc żyć. Und dann kommen wir zu der zweiten Stelle in Johannes 9. I teraz przejdźmy do tego drugiego punktu w Ewangelii Jana w 9 rozdziale opisanego. Da war ein Mensch blind geboren. Tam czytaliśmy o człowieku, który się ślepo narodził. Er kommt in Berührung mit dem Herrn Jesus. On spotkał się z Panem Jezusem.
Und der Jesus hat ihn geheilt. I Pan Jezus go uzdrowił. So ist jeder Mensch von Geburt an blind über sich selbst und blind über Gott. I tak trzeba powiedzieć, że każdy człowiek od narodzenia jest ślepy w stosunku do siebie samego i w stosunku do osoby Boga. Die Bibel sagt, dass jeder Mensch, wenn er noch nicht bekehrt ist, Biblia mówi, że każdy człowiek, jeśli się jeszcze nie nawrócił, in der Finsternis lebt. Żyje w ciemności. Und selbst Finsternis ist. I on sam jest również ciemnością. In Epheser 5, Vers 8 lesen wir. W Efezjan 5, rozdział 8 wierszu czytamy. Einst waret ihr Finsternis. Kiedyś byliście ciemnością. So wie dieser junge Mann auch. Tak, jak też i ten młody człowiek. Jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Ale teraz jesteście światłością w Panu. Nun, dieser Mann wurde geheilt. Jetzt konnte er alles sehen. Tak, i ten człowiek został uzdrowiony. On mógł od tej chwili już wszystko widzieć. Aber die Juden, die den Jesus hassten, ale Żydzi, którzy nienawidzili Pana Jezusa, haben mit diesem geheilten Menschen eine religiöse Diskussion angefangen. Oni zaczęli teraz z tym uzdrowionym człowiekiem prowadzić religijne dyskusje. Dieser geheilte Mensch konnte mit ihnen nicht diskutieren. Ten uzdrowiony człowiek, on nie potrafił z nimi dyskutować. Aber er weiß etwas. Ale on wiedział coś. Er sagt mit anderen Worten, was ihr mir hier alles erzählt, das kann ich nicht beurteilen. On innymi słowy mówiąc, powiedział im mniej więcej tak. Wszystko to, co wy mi tu opowiadacie, ja nie jestem w stanie ocenić. Aber eines könnt ihr mir nicht nehmen. Ale jednej rzeczy nie możecie mi zabrać. Ich weiß, dass ich blind war. Ja wiem, że kiedyś byłem ślepy. Und jetzt sehe ich. A teraz ja widzę. Das ist wunderbar. To jest cudowne. Vielleicht gibt es auch hier jung bekehrte Seelen. Może też i tutaj na tej sali są takie młodo nawrócone dusze. Und es gibt viele religiöse Diskussionen. I może prowadzone są wielkie religijne dyskusje. Aber eins muss man wissen. Ale jedną rzecz musimy wiedzieć. Dass man blind war. Że byliśmy ślepymi. Und dass man jetzt alles sieht. I że teraz wszystko widzimy. Dass man einst Finsternis war. Że kiedyś byliśmy ciemnością. Und dass man jetzt Licht ist. A że teraz jesteśmy światłością. Dass man einst verloren war. Że kiedyś byliśmy zgubieni. Und dass man jetzt gerettet ist. A że teraz jesteśmy uratowani. Dass man einst auf dem Weg in die Hölle war. Że kiedyś byliśmy na drodze do piekła. Und jetzt auf dem Weg in den Himmel ist. A teraz jesteśmy na drodze do nieba. Das muss man wissen. I to trzeba wiedzieć. Das ist Heilsgewissheit. I to nazywa się pewnością zbawienia. Der Teufel möchte uns das streitig machen. Diabeł chciałby podważać tą pewność. Der möchte sagen, das kannst du gar nicht wissen. Ten chciałby nam podpowiadać, ach, wcale nie możesz być tego pewny. Aber die Bibel sagt, ich weiß das. Ale Biblia nam mówi o tym, że ja wiem o tym. Und wenn der Jesus heute käme vom Himmel, i gdyby Pan Jezus dzisiaj przyszedł z nieba, dann werden die, die an ihn geglaubt haben, mit ihm gehen in den Himmel. To wtedy wszyscy ci, którzy w Niego uwierzyli, razem z Nim podejdą do nieba. Und wenn ich heute tödlich verunglücke, i nawet gdybym dzisiaj uległ śmiertelnemu wypadkowi, dann bin ich nach meinem Tod bei dem Herrn Jesus im Paradies. To po śmierci będę u mojego Pana Jezusa w raju. Das ist ein seliges Wissen. To jest błoga wiedza. Wer das weiß, der kann singen. Ten, kto to wie, ten może śpiewać. Auf dem Lamm ruht meine Seele, betet voll Bewunderung an. Na baranku dusze nasze spoczywają, wielbijmy go z podziwem. Alle meine Sünden hat sein Blut hinweggetan. Wszystkie moje grzechy jego krew usunęła. Das ist eine wunderbare Heilsgewissheit. To jest cudowna pewność zbawienia. Und doch, der Teufel ruht nicht. A jednak diabeł nie odpoczywa. Es gibt viele Kinder Gottes, jest wiele dzieci Bożych, die sich wirklich bekehrt haben. Którzy się rzeczywiście nawrócili. Sie haben Buße getan. Oni pokutowali. Und ihre Sünden bekannt. Oni wyznali swoje grzechy. Und doch fangen sie irgendwann an zu zweifeln. A jednak zaczynają kiedyś w swoim życiu wątpić. Sie denken, bin ich wirklich richtig bekehrt? I zaczynają myśleć, ach, czy rzeczywiście ja jestem właściwie nawrócony? Manchmal haben diese Übungen auch alte Geschwister. Czasami również i w takie doświadczenia i ćwiczenia wpadają i starzy wierzący. Wenn ihre Nerven vielleicht schwach werden, wtedy, gdy w starości ich nerwy już osłabną, kommt der Feind. Wtedy podchodzi ich nieprzyjaciel. Und will sie zweifelnd machen.
i chce rzucić w ich serca zwątpienie. Vielleicht denken Sie darüber nach. Może oni zaczynają nad tym rozmyślać. Hab ich eigentlich alle meine Sünden bekannt bei der Bekehrung? Czy ja rzeczywiście wszystkie swoje grzechy wyznałem w chwili nawrócenia? Ich sage dir jetzt, du hast sie nicht alle bekannt. Ja już teraz mogę powiedzieć tobie, ty ich nie wyznałeś wszystkich w czasie nawrócenia. Kein Mensch hat bei seiner Bekehrung alle seine Sünden bekannt. Żaden człowiek na świecie w trakcie swojego nawrócenia się nie wyznał wszystkich swoich grzechów. Warum kann ich das behaupten? Dlaczego ja tak mogę twierdzić? Erstens, po pierwsze, haben wir nicht alle Sünden erkannt, die wir in unserem Leben getan haben. Manche haben wir nicht mehr gewusst. Po pierwsze, dlatego, że niektórych grzechów żeśmy w swoim życiu w ogóle nie zauważyli, bo żeśmy je uczynili nieświadomie. Und zweitens war manches in unserem Leben Sünde, was wir überhaupt nicht als Sünde erkannt haben. A po drugie, niejedna rzecz w naszym życiu była grzechem, a myśmy wtedy to w ogóle nie traktowali, że to jest grzech. Unsere Heilsgewissheit ruht also nicht auf unserem guten Sündenbekenntnis. A więc nasza pewność zbawienia w ogóle nie opiera się na prawidłowym czy pełnym wyznaniu grzechów. Sondern auf dem vollkommenen Opfer. Ale ono opiera się na tej doskonałej ofierze. Der Räuber auf dem Kreuz, der eine von den beiden, ten złoczyńca na krzyżu, jeden z tych dwóch, der hat nur einen Satz gesagt, einen einzigen. On powiedział tylko jedno zdanie, jedno jedyne. Er hat gesagt, wir empfangen, was unsere Taten wert sind. My odbieramy to, co jesteśmy godni za nasze czyny. Dieser aber, der Gekreuzigte, hat nichts Ungeziemendes getan. Ale ten ukrzyżowany, on nie uczynił niczego nieprzyzwoitego. Und in diesem Augenblick war er errettet. I już w tym okamgnieniu on był zbawiony. Der Zöllner sagt auch nur einen Satz. Też i celnik w świątyni powiedział też jedno zdanie. Er sagt, o Gott sei mir dem Sünder gnädig. On powiedział, o Boże, bądź mnie łaskawy grzesznemu. Wenn zwischen mir und Gott noch eine Sünde übrig bleiben würde, gdyby pomiędzy mną a moim Bogiem pozostał jeszcze jeden jedyny grzech, die nicht gesünd wäre, który by był nieprzebaczony, niezgładzony, dann wären wir ewig verloren, to bylibyśmy na wieki zgubieni. Aber der Jesus hat auf dem Kreuz durch seinen Opfertod, ale Pan Jezus na krzyżu przez swoją śmierć ofiarną, alle Sünden derer, die an ihn glauben, weggetan. On usunął wszystkie grzechy wszystkich tych, którzy w Niego wierzą. Gott hat sie an ihm gerichtet. Bóg osądził te grzechy na nim, na osobie Syna. Und es bleibt keine übrig. I nie pozostał ani jeden grzech. Jetzt gibt es ein zweites Problem. Ale teraz jeszcze powstaje drugi problem. Wenn wir uns bekehrt haben, gdy żeśmy się już nawrócili, dann merken wir danach, to później zauważamy, dass wir doch noch sündigen, ich jedenfalls, że my jednak dalej możemy zgrzeszyć. Przynajmniej ja to zauważyłem, że zgrzeszyłem. Ja. Czy wy też? Oder habt ihr nie mehr gesündigt nach der Bekehrung? Albo czy żeście już nigdy więcej po nawróceniu się nie zgrzeszyli? Ich denke doch. Ja myślę, że tak. Und was ist jetzt mit diesen Sünden? A teraz, co będzie z tymi grzechami? Die hat der Jesus auch gesühnt auf Golgatha. Również i te Pan Jezus zgładził na krzyżu Golgoty. Als er für deine Sünden gestraft wurde, hast du doch noch gar nicht gelebt. Gdy Pan Jezus był ukarany za twoje grzechy, to przecież pomyśl o tym, ty w ogóle jeszcze nie żyłeś. Wenn es um die Frage nach dem Himmel oder der Hölle geht, jeżeli chodzi o tę sprawę rozstrzygnięcia nieba i piekła, der Jesus hat alle Sünden weggenommen. To musimy powiedzieć, że Pan Jezus wszystkie grzechy usunął. Auch die ich nach meiner Bekehrung tue. Również i te, które ja poczynię, gdy już będę nawrócony. Dafür hat er so unendlich gelitten. I za nie też w tak nieskończenie straszny sposób on cierpiał. Und das Denken daran bewahrt mich vor zukünftigen Sünden, die ich noch tun könnte. I właśnie ciągłe myślenie o tym, że on tak strasznie cierpiał, powinno nas powstrzymywać od czynienia grzechów. Du gehst also nicht verloren, wenn du noch sündigst nach deiner Bekehrung. A więc ty nie pójdziesz na wieczne zginienie, jeżeli zgrzeszysz po twoim nawróceniu się. Und doch ist das eine ernste Angelegenheit.
Ale jednak pamiętaj, że to zawsze każdy grzech jest bardzo poważną sprawą. Das ist keine Kleinigkeit. Nie jest to jakaś drobnostka. Denn wenn der Gläubige sündigt, bo jeżeli wierzący grzeszy, dann sündigt er nicht mehr in der Finsternis. To wtedy on nie grzeszy w ciemności. Das hat er getan, bevor er sich bekehrt hat. Bo on grzeszył tak, gdy jeszcze nie był nawrócony. Jetzt sündigt er mitten im Licht. On teraz grzeszy w świetle dnia. Und das gibt dieser Sünde einen so dreisten oder frechen Charakter. I to daje właśnie takim grzechom właśnie ich taki straszny, taki obrzydliwy charakter. Und wir empfinden das in unserem Leben. I my to odczuwamy w naszym życiu. Kennst du solche Zeitperioden in deinem Leben? Czy znasz takie okresy czasu w twoim życiu? Wo du als Gläubiger, gdy ty jako wierzący, keine Freude mehr hattest an der Bibel, nie miałeś już radości w czytaniu Biblii, keine Lust mehr zum Beten, nie miałeś ochoty do modlitwy. Warum? Dlaczego? Weil auf deinem Gewissen Sünde lastete. Dlatego, że na twoim sumieniu ciążył ci grzech albo grzechy. Und dann sind wir vielleicht wieder zurückgefallen in alte Gewohnheiten. Bo może żeśmy wpadli w stare przyzwyczajenia. Und unser Genuss an der Gemeinschaft mit Gott ist getrübt. I nasze zażywanie tej radości społeczności z naszym Bogiem zostało zakłócone. Die Sünde macht unglücklich. Bo każdy grzech czyni człowieka nieszczęśliwym. Und dann müssen wir das bekennen. I wtedy musimy to wyznawać. Damit wir wieder Freude haben an dem Herrn. Abyśmy znowu mieli radość w naszym Panu. Damit dieses zarte Band der Gemeinschaft wieder intakt ist. Aby ta delikatna związka społeczności między nami i Panem znowu była przywrócona. Also ich gehe nicht verloren, weil ich als Gläubiger sündige. A więc, jeszcze raz mówiąc, nie idę na wieczne potępienie, jeżeli jako wierzący zgrzeszę. Aber ich bin unglücklich. Ale staję się nieszczęśliwym. Und traurig. Smutnym. Ich mache noch ein Beispiel. Jeszcze przytoczę przykład. Ich habe drei Söhne. Ja mam trzech synów. Sie sind durch Geburt meine Kinder geworden. Oni przez narodzenie się fizyczne stali się moimi dziećmi. Und jetzt sind sie meine Kinder für immer, oder? I one teraz są, oni teraz są dla mnie dziećmi na zawsze. A może nie? Und wenn alles normal ist in dem Verhältnis zwischen Vater und Sohn? A jeżeli wszystko będzie normalnie przebiegało w tych relacjach pomiędzy ojcem a synem, vielleicht kennt ihr das von euren Kindern? To może znacie też i to z przykładu waszych dzieci. Wenn der Papa abends nach Hause kommt? Gdy wieczorem tata przychodzi do domu, und dann kommt der Sohn angelaufen und springt ihn um den Hals und freut sich, dass er da ist. To wybiega mu naprzeciw nawet dorosły syn i pada w ramiona i cieszy się, że ojciec przyszedł. Die Gemeinschaft ist vorhanden. I ta społeczność istnieje między nimi. Aber an einem Abend kommt der Sohn nicht. Ale pewnego wieczoru ten syn nie wychodzi mu naprzeciw. Er holt mich nicht an der Haustür ab. Nie odbiera, nie pozdrawia mnie już przy samych drzwiach domu. Warum nicht? Dlaczego nie? Er hat an diesem Tag etwas getan, was ganz böse war. On tego dnia uczynił coś, co było bardzo złe. Er hat sich vielleicht aus einem Geschäft einen Apfel gestohlen. Może on sobie z jakiegoś sklepu ukradł jabłko. Und die Mutter hat gesagt, das sage ich heute Abend dem Papa. A mama mu powiedziała, dzisiaj powiem to wieczorem tatusiowi. Und der Junge hat jetzt Angst. I teraz chłopak się boi. Er läuft dem Vater nicht entgegen. I nie wybiega naprzeciw taty. Ist er jetzt nicht mehr sein Sohn? Czy już od tej chwili on już więcej nie jest jego synem? Doch, er ist immer noch sein Sohn. Tak, on dalej jest jego synem. Aber diese Gemeinschaft ist nicht da. Ale już nie ma tej społeczności. Das muss wieder in Ordnung gebracht werden. Ta sprawa musi być znowu uporządkowana. Durch ein Bekenntnis. Poprzez wyznanie. Und durch Vergebung. I poprzez przebaczenie. Und so ist es auch bei uns. Wir sind Kinder Gottes durch eine neue Geburt geworden. I tak też jest i z nami. My staliśmy się dziećmi Bożymi przez nowonarodzenie. Und wir bleiben es. I takimi pozostaniemy. Selbst wenn mein Sohn ein Mörder würde, ich hoffe das nicht. Nawet gdyby mój syn stał się mordercą, co oby Bóg tego nie dał. Dann bliebe immer noch mein Sohn. To przecież on zawsze pozostanie moim synem. Und so ist es auch bei dem Verhältnis der Kinder zu seinem, zu ihrem himmlischen Gott. I tak też i wygląda ta relacja pomiędzy dziećmi i ich niebiańskim Bogiem. Jetzt kommen wir zu der dritten Stelle. I teraz przejdźmy do trzeciego przeczytanego miejsca. In Lukas 10. W Ewangelii Łukasza z 10 rozdziału.
Jetzt gibt es im Leben eines gläubigen Menschen einen dritten Schwerpunkt. I teraz oglądamy, że w życiu każdego wierzącego dziecka Bożego istnieje właśnie taki trzeci punkt, na który należy położyć wielki nacisk. Ich fasse noch einmal zusammen. Jeszcze raz to chciałbym to streścić. Der erste Schwerpunkt war, dass man sich bekehren muss. Pierwszym ważnym, najważniejszym punktem było to, aby się ktoś nawrócił. Das wegtun, was mich daran hindert, zu dem Herrn Jesus zu kommen. Aby wszystko usunąć z drogi, to co mi przeszkadzało w przyjściu do Pana Jezusa. Der zweite Schwerpunkt war, dass man Heilsgewissheit hat. Eines weiß ich. Ale drugim punktem było to, że człowiek musi posiadać zawsze pewność zbawienia. Tak jak powiedział ten ślepo narodzony, ale ja jedno wiem. Und der dritte Schwerpunkt ist, a tym trzecim punktem, który należy tutaj podkreślić, to jest, dass man sich als ein Gläubiger zu den Füßen des Herrn Jesus setzen muss und seinem Worte zuhören muss. Że my jako wierzący musimy usiąść przy stopach Pana Jezusa i przysłuchiwać się temu, co On chce nas pouczyć. Vielleicht denken wir, wenn wir uns bekehrt haben, może my myślimy, że jeżeli się już nawróciliśmy, jetzt muss ich etwas für den Herrn Jesus tun. To ja muszę teraz coś czynić dla Pana Jezusa. Das ist ein guter Wunsch. Samo w sobie to jest dobre życzenie. Aber es gibt etwas, das ist noch besser. Ale jest jeszcze inne życzenie, które jest jeszcze lepsze. Und das lernen wir aus diesen Versen in Lukas 10, Vers 38 bis 42. I tego uczymy się właśnie z tych wierszy, które żeśmy przeczytali o Marii i Marcie od 38 do 42 wiersza. Der Jesus war mit seinen Jüngern in das Haus der Martha gekommen. Pan Jezus przyszedł ze swoimi uczniami do domu Marty. Das waren 13 Männer. To przyszło w odwiedziny 13 mężczyzn. Und da gab es für die Schwestern viel Arbeit. Ihr wisst das besser als ich. To wtedy dla tych sióstr okazało się, że jest wiele pracy. Wy, siostry, wiecie o wiele lepiej, ile jest pracy przy tylu gościach. Wenn man 13 Männer bewerben muss, dann gibt es was zu tun. Jeżeli się chce ugościć 13 mężczyzn, to na pewno jest wiele roboty. Ich merke ja, wie unsere Schwestern sich bemühen, wenn wir mit zwei Brüdern kommen, was sie alles tun. Ja, wie viel Liebe sie uns entgegenbringen. Ja już to zauważam, jak bardzo się trudzą nasze siostry, gdy przyjedzie tylko dwóch braci, którzy ich odwiedzają, jak bardzo chcą miłość swoją okazać. Und die Martha hatte das gut verstanden. I Marta dobrze to rozumiała. Sie hat gearbeitet und hat gewirkt. Ona zaczęła pracować i działać. Und Maria hat das anscheinend nicht so. So als Schwerpunkt gesehen. A najwyraźniej Maria nie uważała tego jako za rzecz najważniejszą. Sie hat gedacht, der Jesus ist im Haus. Ona sobie pomyślała, to przecież Pan Jezus jest w tym domu. Das muss ich ausnutzen. To ja muszę wykorzystać. Wer weiß, wenn er nochmal kommt. Kto wie, kiedy on znowu będzie mógł przyjść. Ich will von ihm lernen. Ja chcę się od niego uczyć. Und sie setzt sich zu den Füßen des Herrn Jesus. I ona usiadła przy stopach Pana Jezusa. Der Martha hat das nicht so gepasst. Marcie to w ogóle nie pasowało. Sie sagt zu dem Herrn Jesus. Ona powiedziała do Pana Jezusa. Kümmert es dich nicht, dass Martha mich allein gelassen hat zu ihnen? Ach, Panie, czy Ciebie to w ogóle nie wzrusza, że ta Maria zostawiła mnie samą w tej posłudze? Und dann sagt der Jesus dieses wunderbare Wort. I wtedy Pan Jezus powiedział do niej te cudowne słowa. Marta, Marta, zweimal in der sie mit Namen. Marto, Marto, dwukrotnie wymienił jej imię. Du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Ty troszczysz się i jesteś zaniepokojona o wiele rzeczy. Muss der Jesus das nicht vielleicht auch mal zu dir oder zu mir sagen? Czy takie słowa Pan Jezus by nie musiał w naszym życiu powiedzieć również i do mnie i do ciebie? Viele, viele Dinge sind in unseren Herzen, die wir bewegen, über die wir nachdenken. Wiele, wiele różnych rzeczy jest w naszych sercach, nad którymi my rozmyślamy i które nas poruszają. Aber eines vergessen wir vielleicht dabei. Ale może jedną rzecz przy tym wszystkim zapominamy. Einmal gar nichts tun. Po prostu raz kiedyś nic nie czynić. Und einfach bei dem Herrn Jesus sein. I tylko po prostu być przy Panu Jezusie. Mir ist es mal aufgefallen, in Markus 3 steht ein ganz interessanter Satz. Mnie to kiedyś podpadło w Ewangelii Marka w trzecim rozdziale. Jest napisane bardzo interesujące zdanie. Wer möchte, kann das mal aufschlagen. Kto chce, niech to otworzy. In Markus 3, trzeci rozdział Marka, ab Vers 13. Od 13 wiersza.
Da hatte er Jesus seine 12 Jünger berufen. Pan Jezus powołał swoich 12 uczniów. Und wir würden doch denken, dass er sie berufen hat, um sie auszusenden. My może byśmy pomyśleli sobie, że on ich wszystkich teraz powołał po to, aby ich wysłać. Damit sie von ihm zeugen. Aby oni zaczęli o nim świadczyć. Das ist auch wahr, das stimmt. Tak, to jest prawda i zgadza się. Aber zuerst steht in Markus 3, Vers 14. Ale najpierw jest zapisane w Marka 3, 14. Und er bestellte 12, auf dass sie bei ihm seien. I powołał ich 12, żeby z nim byli. Und dass er sie aussende. I żeby ich wysłać. Achten wir auf diese Reihenfolge. O, zważajmy właśnie na tą odpowiednią kolejność. Die finden wir bei Maria wieder. I tą kolejność znowu zauważymy u Marii. In Lukas 10 hat Maria das gute Teil erwählt. Czytamy w Łukasza 10 rozdziale, że Maria tą dobrą cząstkę obrała. Was war das gute Teil? Jakaż to była dobra cząstka? Dem Herrn Jesus zuzuhören. Aby przysłuchiwać się Panu Jezusowi. Und später in Matthäus 26. A później w Mateusza w 26 rozdziale czytamy. Hat sie das gute Werk für ihn getan. Ona dla niego uczyniła ten dobry uczynek. Das ist die Reihenfolge. Taka jest właśnie kolejność. Zuerst erwählen wir das gute Teil. Najpierw musimy sobie wybrać tą dobrą cząstkę. Zuerst lassen wir den Herrn Jesus zu uns reden. Najpierw musimy pozwolić, aby to Pan Jezus do nas mówił. Wir lernen von ihm. My uczymy się od Niego. Unsere Herzen werden von ihm erfüllt. Nasze serca będą Nim wypełnione. Und dann gehen wir hinaus und tun ein gutes Werk für ihn. I wtedy wychodzimy i czynimy dobry uczynek dla Niego. Wir können kein gutes Werk für ihn tun. Nie jesteśmy w stanie uczynić dobrych czynów dla Niego. Wenn wir nicht vorher von ihm gelernt haben, wie wir es zu tun haben. Jeżeli się wcześniej od Niego nie nauczymy, w jaki sposób dla Niego to czynić. Nun, der Jesus kommt heute nicht mehr leibhaftig in unsere Häuser, er ist im Himmel. A więc dzisiaj Pan Jezus nie przychodzi tak w sposób cielesny do naszych domów, gdyż On jest w niebie. Aber er redet immer noch zu mir und zu dir. Ale On dalej do mnie i do Ciebie przemawia. Wie macht er das? W jaki sposób On to czyni? Durch die Bibel. Przez Biblię. Dann müssen wir also uns auch alleine zurückziehen. A więc my mamy zadanie też i samodzielnie się wycofać z naszego życia. Und dann beten wir, Herr, ich möchte jetzt dein Wort lesen. Zeige mir etwas aus deinem Wort. I wtedy w modlitwie zwrócić się do Niego, Panie, chciałbym teraz czytać Słowo Twoje. I pokaż mi, co Ty chcesz mnie nauczyć ze Słowa Twego. Zeig mir, wie herrlich du bist in deinem Wort. Pokaż mi, jak Ty jesteś wspaniale pokazany w Twoim Słowie. Zeig mir, wie ich meinen Weg gehen soll als Gläubiger. Pokaż mi, w jaki sposób mam iść swoją drogą jako wierzący. Zeig mir Dinge in meinem Leben, die nicht stimmen, die ich korrigieren muss. Pokaż mi w moim życiu rzeczy, które nie są zgodne z wolą Twoją, które muszę skorygować. So redet der Herr zu uns. W taki sposób Pan do nas przemawia. Jetzt möchte ich eine Frage stellen. A teraz chciałbym postawić pytanie. Wie viel Zeit verwenden wir täglich dafür, dass der Jesus durch sein Wort zu mir reden kann? Ile czasu poświęcamy dziennie na to, aby Pan Jezus do nas przemawiał przez swoje słowo? Du musst mir diese Frage nicht beantworten. Nie musisz mi dawać teraz odpowiedzi na to pytanie. Aber beantworte sie dir einmal selbst. Ale daj sobie odpowiedź samodzielnie na to pytanie. Jeder von uns hat 24 Stunden am Tag. Każdy z nas ma do dyspozycji 24 godziny w ciągu dnia. Keiner mehr. Żaden z nas nie ma więcej. Und keiner weniger. I żaden mniej. Und von diesen 24 Stunden müssen wir viele Stunden arbeiten. Vielleicht 8, vielleicht 10, manche 12, je nachdem. I z tych 24 godzin musimy poświęcić na pracę 8, może 10, a może niektórzy 12 godzin. Dann müssen wir auch noch einige Stunden schlafen. Do tego musimy kilka godzin też spać. Manche schlafen 8 Stunden, manche schlafen vielleicht nur 4, ich schlafe sehr wenig. Niektórzy śpią 8 godzin, niektórzy śpią 4 godziny, niektórzy może mniej, ja śpię na przykład mało. Aber für jeden bleiben noch etwas Zeit. Einige Stunden bleiben für jeden noch. Ale dla każdego człowieka pozostaje jeszcze do dyspozycji kilka godzin. Ich weiß, für unsere Mütter bleiben die wenigsten freie Zeit.
Ja wiem, że dla naszych matek pozostaje najmniejsza ilość godzin do dyspozycji. Wenn eine Mutter 5-6 kleine Kinder hat, bleibt kaum noch Zeit. Jeżeli jakaś matka ma 5-6 małych dzieci, to prawie że wcale nie ma czasu. Und manche Brüder sind im Berufsleben stark gefordert, weiß ich auch. Ja również i wiem to, że niektórzy bracia są i w swoim życiu zawodowym też bardzo, bardzo zajęci, pochłonięci. Aber vielleicht hast du doch noch 2-3 Stunden oder auch 4. A może jednak masz jeszcze 2-3 godziny, a może 4. Was machst du damit? I co z tymi godzinami teraz czynisz? Das ist die Frage. To jest właśnie to pytanie. Ja. Gehen wir nur unserem Hobby nach? Czy idziemy tylko, aby wypełnić ten czas naszym hobby? Es gibt viele, viele Möglichkeiten. Och, jest wiele, wiele różnych możliwości. Oder nehmen wir uns etwas Zeit. Albo czy właśnie bierzemy dla siebie ten czas und lesen einmal die Bibel. I czytamy w Biblii. Wisst ihr, ich bin auch noch nicht so alt. Wiecie, ja wcale nie jestem taki stary. Ich weiß auch noch, wie ich so 18-19 Jahre alt war. Ja jeszcze pamiętam doskonale, jak to było, gdy miałem 18-19 lat. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, die Bibel zu lesen. Są różnorodne możliwości, w jaki sposób Biblię czytać. Kennt ihr auch die eine Möglichkeit? Augen zu, Bibel auf. Czy znacie taką możliwość zamknąć oczy, otworzyć Biblię i wtedy czytać? Das ist eine Möglichkeit. To jest jedna z możliwości. Ich sage nicht, dass der Herr das nicht auch segnen kann. Wenn er will, kann er das. Ja wcale nie mówię, że Pan nie pobłogosławi takiego sposobu. Jeżeli będzie to Jego wolą, to On to pobłogosławi. Ist aber nicht die beste Möglichkeit. Ale to nie jest najlepsza możliwość. Eine zweite Möglichkeit. Następna możliwość. Es ist abends schon spät. Jest już wieczorem późno. Ich habe ja noch nicht die Bibel gelesen. I myślę sobie, ach, jeszcze dzisiaj Biblii nie czytałem. Also ganz schnell noch Psalm 117. O, jeszcze szybko przeczytam sobie Psalm 117. Warum sage ich diesen Psalm? Dlaczego mówię, że akurat ten Psalm? To jest sukot. Który jest taki króciutki. 2 sekundy bist du fertig. 2 sekundy i koniec. Jesteś po wszystkim. Und dann bist du beruhigt, ich habe ja die Bibel gelesen. I jesteś uspokojony wewnętrznie, czytałem Biblię. Das ist auch nicht die beste Methode. To też nie jest najlepsza metoda. Also eine dritte Möglichkeit. A teraz wymienię trzecią możliwość. Ich muss Psalm 119 lesen. Muszę przeczytać dziennie Psalm 119. 176 Verse. To jest 146 wierszy. Vielleicht liegst du schon im Bett. Może leżysz już w łóżku. Und fängst an zu lesen. I zaczynasz czytać. Und auf einmal bist du am Schlafen. I nagle śpisz. Ist auch nicht die beste Möglichkeit. To też nie jest najlepsza możliwość czytania Biblii. Ich möchte euch einen Vorschlag machen. Ale ja chciałbym wam zrobić propozycję. Es gibt mehrere gute Vorschläge. Na pewno jest więcej równie dobrych propozycji. Vielleicht nimmst du dir mal vor, ich will mal das Johannes Evangelium lesen. Ale może sobie postanowisz, że ja przeczytam sobie Ewangelię Jana. Es gibt Gläubige, die stehen morgens sehr früh auf. Ich kenne einen Bruder, der ist immer 4 Uhr aufgestanden, weil er schon 6 Uhr arbeiten musste und hat vorher eine halbe Stunde die Bibel gelesen, gebetet und gelesen. Ja znam jednego brata, który wstawał codziennie rano o godzinie 4, bo ponieważ jego praca zaczynała się o 6, ale w ciągu tych 2 godzin on sobie postanowił, że będzie 0,5 godziny Biblię czytał. Ich habe das nicht gemacht. Ja tak nie czyniłem. Es wird nicht vorgeschrieben, wie du das machst. Nie ma żadnych przepisów, w jaki sposób masz to czynić. Vielleicht hast du abends etwas mehr Ruhe und Zeit. Może wieczorem akurat masz więcej czasu i spokoju. Jeśli die ersten 4 Verse des Johannes Evangeliums lese, dann zeige mir etwas von deiner Herrlichkeit. I wtedy proś Pana Jezusa, że Panie, jeżeli ja teraz przeczytam sobie tych kilkanaście wierszy z Twojej Ewangelii Jana, to proszę pokaż mi, jaka jest treść tych wierszy. Und dann darfst du dir noch eine gute Betrachtung dazu nehmen. A do tego możesz sobie też i postarać się o jakieś dobre rozważanie na ten temat. Es gibt viele Brüder aus vergangener Zeit, die haben uns gute Belehrungen hinterlassen. Jest wielu dobrych braci, którzy w przeszłości napisali bardzo dużo różnych rozważań Słowa Bożego. Ich darf euch mal eine Empfehlung geben für euch die Polen. Ja chciałbym wam tutaj w Polsce dać też i taką propozycję. Ihr habt ein sehr gutes Buch. Wy posiadacie przetłumaczoną bardzo dobrą książkę.
Das Buch von Christian Brehm, da bin ich in ihrer Mitte. A jest to mianowicie książka Christiana Brehma, tam jestem pośrodku nich. Fangt doch bitte einmal an, darin zu lesen. O, zacznijcie czytać w tej książce. Vielleicht einen Abschnitt. Może jakiś urywek. Und dann wieder einen Abschnitt. Potem znowu jakiś urywek. Und dann werdet ihr ein Fundament bekommen im Blick auf den Weg, den wir zu gehen haben. I wtedy na pewno pozyskacie sobie takie fundamentalne prawdy dotyczące drogi, którą mamy iść wspólnie jako wierzący. Aber nimm die Bibel dazu. Ale przy czytaniu weź sobie Biblię. Und vergleiche, ob das mit der Bibel in Übereinstimmung ist. I porównuj sobie, czy te słowa tam napisane są zgodne z Biblią. Und dann rede der Jesus zu euch. I wtedy Pan Jezus będzie do was przemawiał. Das ist der dritte Schwerpunkt im Leben eines Menschen. I to jest właśnie ten trzeci punkt ciężkości w życiu każdego człowieka. Den Herrn Jesus zu uns reden lassen. Pozwolić, aby Pan Jezus do nas mówił. Dann haben wir Gemeinschaft mit ihm. Wtedy będziemy mieli społeczność z Nim. Durch das Lesen des Wortes Gottes. Przez czytanie Słowa Bożego. Dann kommen wir zu einem vierten Schwerpunkt. I teraz przejdźmy do następnego, czwartego punktu ciężkości. Das haben wir im Psalm 27 gelesen. I o tym żeśmy czytali z psalmu 27. In Lukas 10, w Ewangelii Łukasza w 10 rozdziale, da war der Schwerpunkt, dass ich persönlich den Herrn Jesus zu mir reden lasse. Chodziło właśnie o to, to był ten punkt nacisku, ciężkości taki, że pozwolić, aby Pan Jezus do mnie przemawiał. In Psalm 27 erweitert jetzt sich der Kreis. W Psalmie 27 ten krąg rozszerza się. Im Leben eines Gläubigen, der mit dem Herrn Jesus wächst. W życiu wierzącego, który z Panem Jezusem wzrasta duchowo. Ändern sich dann die Schwerpunkte. Zmieniają się te punkty nacisku, te punkty najważniejsze w jego życiu. In Psalm 27 denkt David nicht nur an sich. W Psalmie 27 David nie tylko myśli o sobie. Da hat er ein Interesse an dem Haus Gottes. On jest zainteresowany domem Bożym. Er sagt, er möchte wohnen im Haus Gottes alle Tage seines Lebens. On tutaj mówi, żeby chciałby zamieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia swego. Das ist sehr interessant, darüber nachzudenken. Jest to bardzo interesującą rzeczą, aby o tym pomyśleć. Was war eigentlich zu der damaligen Zeit das Haus Gottes? Jakiż to był w tamtejszych czasach dom Boży? Das war der Tempel in Jerusalem. To była ta świątynia w Jerozolimie. Aber zur Zeit als David lebte, ale gdy Dawid żył, gab es diesen Tempel noch gar nicht. To jeszcze nie była ta świątynia zbudowana. David wollte ihn bauen, aber er durfte ihn nicht bauen. Dawid chciał ją zbudować, ale nie było mu to darowane. Gott sagte, dein Sohn Salomo soll ihn bauen. Bóg mu powiedział, tą świątynię ma wybudować twój syn Salomon. Und Salomo hat diesen Tempel später gebaut. I Salomon później tą świątynię zbudował. Aber was uns beeindrucken muss ist, ale to, co musi na nas wywrzeć największe wrażenie, to to, dass im Herzen David, że w sercu Dawida das Haus des Herrn, ten dom pański, ein solches Interesse hervorrief. Wywoływał tak wielkie zainteresowanie. Er wusste etwas aus der Bibel. On wiedział mianowicie coś z Biblii, dass Gott in einem Haus bei Menschen wohnen wollte. Że Bóg chce zamieszkać między ludźmi w pewnym domu. Und sein ganzes Wohlgefallen ging darauf hinaus. I całe jego upodobanie kierowało się w tym kierunku. Sich mit demselben Gegenstand zu beschäftigen, der für Gott so unendlich kostbar war. Aby zajmować się tym samym przedmiotem rozmyślań, który również i dla Boga był tak kosztowny. Nun heute hat Gott auch ein Haus auf der Erde. Tak, i dzisiaj Bóg ma pewien dom na tej ziemi. Das ist nicht dieses Zimmer hier. To nie jest ten pokój tutaj. Was ist heute das Haus Gottes? A czym jest dzisiaj ten dom Boży? Ich will die Antwort geben. Chciałbym dać odpowiedź na to. Aus 1. Timotheus 3, Vers 15. Z pierwszego listu Tymoteusza, 3 rozdział, 15 wiersz. Ich lese diesen Vers vor. Przeczytam ten wiersz. Paulus schreibt an Timotheus. Paweł pisze tutaj do Tymoteusza.
damit er weiß, wie man sich verhalten soll im Haus Gottes. Abyś wiedział, jak masz się zachowywać w domu Bożym, czy postępować. Welches die Versammlung des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Który jest zgromadzeniem, albo tak jak w naszej Biblii napisane, jest kościołem Boga Żywego, filarem i podwaliną prawdy. Also Gott hat heute ein Haus auf der Erde. A więc Bóg ma na tej ziemi dzisiaj pewien dom. Aber das ist kein Haus mit natürlichen Steinen gebaut. Ale ten dom nie jest zbudowany z takich materialnych kamieni. Petrus sagt in 1. Petrus 2. Piotr mówi w pierwszym liście Piotra w drugim rozdziale, dass es ein geistliches Haus ist. Że to jest dom duchowy. Und dass es aus lebendigen Steinen gebaut ist. I że on jest zbudowany z żywych kamieni. Also jeder Gläubige, der heute auf dieser Erde lebt, a więc każdy wierzący, który dzisiaj żyje na tej ziemi, gehört zu diesem Haus. Należy do tego domu. Gott hat heute eine Versammlung, eine Gemeinde auf der Erde. Bóg ma na tej ziemi dzisiaj zgromadzenie, albo taką społeczność wierzących. Und sie besteht aus allen Heiligen. I ona się składa ze wszystkich świętych. Es gibt nur eine Versammlung. I jest tylko jedno zgromadzenie. Sie wird von allen Heiligen gebildet. I ono jest utworzone przez wszystkich świętych na ziemi. Und Gott wohnt in diesem Haus. I Bóg właśnie mieszka w tym domu. Und für dieses Haus sollten wir auch ein Interesse haben. I również i my powinniśmy być zainteresowani tym dobrem tego domu. Wir denken jetzt nicht nur an uns. Nie mamy myśleć tylko o sobie, wir denken an sein Haus. Ale mamy myśleć o jego domu. Es ist wichtig, dies in unseren Tagen klar zu sehen. Jest to rzeczą bardzo ważną, aby w obecnych czasach to bardzo jasno zrozumieć. In der Christenheit gibt es heute unzählige Gemeinden. W chrześcijaństwie obecnym istnieje niezliczona liczba różnych wyznań czy społeczności. Ich war vor einigen Jahren in München, ich bin öfters dort. Ja przed kilku laty byłem w Monachium, gdzie już częściej bywałem. Da war ein junger Mann zum Glauben gekommen. Er hatte die Bibel gelesen. Pewien młody człowiek tam w tym mieście zaczął Biblię czytać i uwierzył. Er hat die Offenbarung gelesen. A mianowicie on czytał Księgę Objawienia. Ich kenne ihn sehr gut. Ja go bardzo dobrze znam. Er sagt, als ich die Offenbarung gelesen habe. I on powiedział mi, gdy zacząłem czytać Objawienie. Die Kapitel 6 bis 19. I te szczególnie rozdziały od 6 do 19. Und die furchtbaren Gerichte gelesen habe. I czytałem o tych strasznych sądach. Das war ein hartgesottener junger Mann, der kam aus der Drogenszene. I to był człowiek, który został wyrwany z tych niskich obszarów społecznych, mianowicie z głębokiej zależności od narkotyków. Er hat viele Jahre im Gefängnis verbracht. I on sam też spędził wiele lat w więzieniu. Der hat gesagt, ich habe geweint wie ein kleines Kind. To mi powiedział, że ja płakałem wtedy jako małe dziecko. Ich war schweißnass gebadet. I byłem oblany z góry na dół potem. Ich hatte Angst wie nie zuvor. I zacząłem się trząść ze strachu jak nigdy przedtem. Aber er hat weitergelesen. Ale on nie przestał, zaczął dalej czytać. Dann kam er zu Offenbarung 22. I wtedy doszedł do Księgi Objawienia, 22 rozdział. Dort stehen die wunderbaren Verse. I tam są zapisane te cudowne wiersze. Wer da will, der komme. Jeśli ktoś chce, to niech przyjdzie. Und nehme das Wasser des Lebens umsonst. I bierze tą wodę życia za darmo. Und dann hat er sich bekehrt. I nawrócił się. Und dann ist er in dieser großen Stadt auf die Suche gegangen. I teraz w tym wielkim mieście Monachium on wyszedł na ulicę w poszukiwaniu. Er suchte Gläubigen, die sich versammeln. Zaczął szukać wierzących, którzy by się zgromadzali. Na den Belehrungen des Wortes Gottes. Zgodnie z pouczeniami płynącymi ze Słowa Bożego. Es gibt in München über 150 christliche Gemeinden. I stwierdził, że w Monachium istnieje ponad 150 różnych chrześcijańskich gromadzeń. Czy... Er war hier und da und dort. Był kierunków. Był raz w jednym, raz w drugim, raz w trzecim. Und dann traf er eine ehemalige Freundin. I potem spotkał dawną swoją przyjaciółkę. Und sie hat ihn abgewiesen und hat gesagt, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben, ich habe mich bekehrt. I ona od razu mu powiedziała, ja nie chcę nic z tobą mieć do czynienia, bo ja się nawróciłam. Dann sagte er, ich auch. I wtedy on jej powiedział, ja też. Und ich bin auf der Suche nach der Gemeinde. I ja teraz właśnie poszukuję społeczności chrześcijan. Und dann sagte dieses Mädchen zu ihm. I wtedy ta dziewczyna do niego powiedziała, dann musst du mal da in eine bestimmte Straße gehen in München. To musisz iść na tą i na tą ulicę w Monachium. Sie ging nicht dorthin.
Ona sama tam nie chodziła. Und er geht hin. Ale on tam poszedł. Da muss man erst durch einen dunklen Gang, alles so gar nicht schön. Najpierw trzeba było przejść przez ciemną bramę, wcale to pięknie nie wyglądało. Durch einen Hinterhof. Trzeba było przejść jakieś tylne podwórko. Und er kommt hinein. I wszedł do sali. Niemand kümmert sich groß um ihn. Nikt specjalnie się o niego nie zaczął starać. Da wo er vorher war. Bo tam, gdzie on był poprzednio. Haben sie ihn gleich so umgarnt und er sollte ein Zeugnis abgeben und sie wollten gleich ihn so vor die Kutsche spannen. I gdzie poprzednio odwiedzał te społeczności, to natychmiast był otoczony grupą ludzi, którzy wypytywali, jak to się stało, że on tu przyszedł, jak się nawrócił, niech złoży świadectwo. Zaraz go tu zaprzęgali jako pierwszego konia do składania różnych świadectw. Sie haben ihn hier begrüßt und dann ist er wieder gegangen. Nie, tam w tej sali go tylko przywitano, pożegnano i on wyszedł. Und er kam immer wieder. Ale on przychodził ciągle na nowo. Er sagte zu mir, so viel Kopftücher habe ich noch nie auf einmal gesehen. I wtedy też mi powiedział, że nigdy w życiu jeszcze nie widziałem tyle chustek na głowach ludzi. Ich sage gar nichts gegen die Köpfe, das ist schon gut. Ja wcale nie mam nic przeciwko temu nakrywaniu głowy, bo to samo w sobie jest dobrą rzeczą. Aber der äußere Eindruck war gar nicht anziehend. Ale on powiedział, że ten zewnętrzny jego, te zewnętrzne oddziaływanie tej sali w ogóle nie było takie jakieś miłe, przyjemne. Aber er sagt mir, was ich dort gehört habe, das war die Wahrheit. Ale powiedział mi jedno ważne słowo, że to, co ja tam słyszałem, to było prawdą. Das war eine Übereinstimmung mit der Bibel. Stwierdziłem, że te słowa zgadzały się z Biblią. Auch heute gibt Gott die Möglichkeit auf der Erde. Również i Bóg dzisiaj daje takie możliwości na ziemi. Sich dazu versammeln, wo die Wahrheit über das Haus Gottes praktiziert wird. Aby tam się zgromadzać, gdzie prawdy dotyczące Domu Bożego są praktykowane. Damals mussten die Juden alle nach Jerusalem kommen, egal wo sie wohnten. W tamtych czasach Żydzi musieli przychodzić w tym celu do Jerozolimy. I to nieważne, jak daleko od niej mieszkali. Es gab nur ein Haus. In ganz Israel. Das war der Tempel in Jerusalem. Bo tylko był jeden dom Boży w całym Izraelu, to była ta świątynia w Jerozolimie. Und nirgendwo anders durften sie Opfer darbringen. Nur dort. I w żadnym innym miejscu nie wolno im było składać ofiary, tylko w tym jednym. Auch heute hat Gott ein Haus. I również i dzisiaj Bóg ma też jeden dom, jeden jedyny. Und Gott will nicht 100 Benennungen auf christlichem Boden. Bóg też i nie życzy sobie, aby istniało setki różnych wyznań na podłożu chrześcijańskim. Gott will auch keine zwei Benennungen auf christlichem Boden. Nie, nawet Bóg nie chce, żeby były dwa różne wyznania na podłożu chrześcijańskim. In den ersten Tagen der Apostelgeschichte, du musst nur in deine Bibel schauen. Spójrzcie do swoich Biblii w tych pierwszych dniach dziejów apostolskich. Da gab es keine katolicka kirche, da gab es keine evangelische kirche. To nie było żadnego kościoła ewangelickiego czy katolickiego. Da gab es keine Methodisten und Baptisten, alles gab es nicht. Wtedy nie istnieli ani metodyści, ani baptyści. Nie było takich nazw. Da gab es einfach nur Kinder Gottes. Byli po prostu tylko dzieci Boże. Sie wurden Christen genannt. I przez innych zostali nazwani chrześcijanami. Und sie kamen einfach zusammen zu dem Herrn Jesus. I oni po prostu się zgromadzali wokoło osoby Pana Jezusa. So wollte Gott das haben. Tak Bóg sobie życzy, aby tak było. So sollte es heute noch sein. I tak ma być jeszcze i dzisiaj. Aber durch unsere Untreue, durch die menschliche Untreue, ist es so geworden, wie es jetzt ist. Ale z powodu nas samych, z powodu naszej ludzkiej niewierności stało się tak, jak to dzisiaj wygląda. Und jetzt müssen wir prüfen. I teraz musimy samych siebie sprawdzać. Wo sich die Gläubigen so zusammenfinden, w którym miejscu wierzący się w taki sposób zgromadzają, die es in Übereinstimmung ist mit den Belehrungen der Bibel über das Haus Gottes. W którym są te zasady zgromadzania w jednomyślności ze zasadami zapisanymi w Słowie Bożym. Natürlich können heute nicht alle Gläubigen an einem Ort auf der Erde zusammenkommen. Das ist unmöglich. Naturalnie wszyscy wierzący z całej ziemi nie są w stanie zgromadzić się na jednym miejscu w ziemi. Jest to rzecz niemożliwa. Es können ja nicht alle Gläubigen nach Berlin kommen, um sich dort zu versammeln auf der ganzen Erde. Das geht doch nicht.
wszyscy wierzący z całej ziemi nie mogą na przykład przyjechać do Berlina, aby się zgromadzić. Oder nach Warschau. Albo do Warszawy. Das ist unmöglich. To jest niemożliwe. Aber der Herr hat die Möglichkeit gegeben, ale Pan darował takie możliwości, dass man örtlich da, wo man wohnt, że w tych miejscach, w których się mieszka, zusammenkommen darf als Gläubige. Wolno nam się zgromadzać jako wierzący. In Übereinstimmung mit der Wahrheit über die ganze Versammlung. Ale pod wzięciem pod uwagę tej prawdy dotyczącej zgromadzenia na całej ziemi. Die es weltweit gibt. Zgromadzenia, które istnieje na całej ziemi. Es gibt einen sehr lehrreichen Vers in der Bibel. Jest bardzo pouczający wiersz na ten temat w Biblii. Der Apostel Paulus sagt in 1. Korinther 12, Vers 27. Apostoł Paweł mówi w 1. Koryntian 7 rozdział, 27 wiersz. Zu den Korinthern. On mówi do Koryntian. Ihr aber seid Christi Leib. Ale wy jesteście ciałem Chrystusowym. Das ist doch interessant. To jest interesujące. Da steht nicht, ihr seid der Leib Christi. Das ist ein bisschen schwierig für dich, ja. Der Apostel sagt nicht zu den Korinthern, ihr seid der Leib Christi und daneben gibt es keinen mehr. Apostoł nie mówi tutaj do Koryntian, że wy jesteście tym ciałem Chrystusowym, a obok was nie ma żadnych innych. Sondern er sagt, ihr seid, wenn ihr zusammenkommt, die Darstellung von der Wahrheit über den ganzen Leib. Ale apostoł Paweł miał na myśli, że wy, jak się zgromadzicie, to jesteście miejscowym wyobrażeniem czy świadectwem całego zgromadzenia z całej ziemi. Der Leib Christi setzt sich nicht nur zusammen aus den Gläubigen in Korinth. Bo ciało Chrystusowe przecież nie składało się tylko z wierzących, mieszkających w Koryncie. Sondern der Leib Christi besteht aus allen Heiligen auf der ganzen Erde. Ale to ciało Chrystusowe składa się ze wszystkich wierzących z całej ziemi. Aber zu den Gläubigen von Korinth sagt er, ale do tych wierzących z Koryntu on mówi, wenn ihr zusammenkommt, jeżeli wy się zgromadzicie, dann seid ihr der Ausdruck oder die Darstellung von der Wahrheit über den ganzen Leib. To jesteście właśnie tym wyrażeniem tej prawdy albo uosobieniem tej prawdy dotyczącej jednego ciała na całej ziemi. I to jest właśnie ten czwarty punkt ciężkości, który trzeba wziąć pod uwagę w każdym życiu, w życiu każdego wierzącego. Das unser Interesse, abyśmy byli zainteresowani dem Haus Gottes gilt. Tym właśnie domem Bożym. So wie hier bei David. Tak, jak żeśmy to czytali u Dawida. Und er sagt, eines habe ich erbeten. I on powiedział takie słowa: o jedno prosiłem. Natürlich hat David viel mehr gebetet. Naturalnie, Dawid o wiele innych rzeczy prosił. Aber das war jetzt ein Schwerpunkt in seinem Leben. Ale to właśnie akurat było jego punktem ciężkości, na który kładł nacisk w jego życiu. Jetzt wollen wir uns einmal fragen, wofür beten wir? I teraz my powinniśmy samych siebie zapytać, o co my się modlimy. Wir beten doch auch, ja? Przecież my też się modlimy. Aber wofür? Ale teraz o co? Für meine Gesundheit. Czy modlimy się tylko o nasze zdrowie? Für meinen Beruf. Za mój zawód, pracę moją. Für das Geschäft. Za mój interes. Für meine Frau. Za moją żonę. Für die Kinder. Za dzieci. Enkelkinder. Za wnuki. Alles gut. Dürfen wir alle beten. Tak, wszystkie te rzeczy są dobre, o wszystkie możemy się modlić. Denken wir auch im Gebet an die Versammlung, an das Haus Gottes. Ale myślmy również i w naszych modlitwach o tym domu Bożym, o zgromadzeniu. An die vielen Fragen und Problemen im Haus Gottes. Pomyślmy o tych wielu pytaniach i problemach, jakie są w domu Bożym. Das kennzeichnet jetzt David. I to właśnie charakteryzuje Dawida. Danach wollte er trachten. On o tym chciał tęsknić, za tym o to zabiegać. Wonach trachten wir oft? A my o co zabiegamy? Was sind unsere Zielsetzungen im Leben? Jakie my stawiamy sobie cele w naszym życiu? Wollen wir unbedingt auf der Karriereleiter bis oben hin klettern? Czy my koniecznie chcemy się wdrapać na szczyt drabiny kariery? Oder haben wir nur money im Sinn? Albo tylko czy pieniądze i pieniądze są w naszym umyśle? Was ist unser Schwerpunkt im Leben? Jaki my tutaj teraz nacisk w naszym życiu na jaką sprawę kładziemy? Paulus wollte auch sich für die Versammlung verwenden. Paweł chciał się samego oddać za zgromadzenie. Und das kommt jetzt hier bei David so schön hervor.
A to zostało tak pięknie wyrażone ustami Dawida. Er wollte wohnen im Haus Gottes. On chciał zamieszkać w domu Bożym. Alle Tage seines Lebens. Wszystkie dni swego życia. Er wollte die Lieblichkeit des Herrn anschauen. On chciał oglądać też piękno Pana. Und nach ihm forschen in seinem Tempel. I za nim albo jego poszukiwać w jego świątyni. Die Herrlichkeit und die Ehre Gottes war ihm mehr wert. Ta chwała i cześć Boża miała dla niego tak wielkie znaczenie. Hat alle seine persönlichen Bedürfnisse. Miała większe znaczenie niż wszystkie jego osobiste potrzeby. Wir haben das auch gestern in Orzesze gehört. My żeśmy wczoraj na ten temat w Orzeszu słyszeli. Matthäus 6, Vers 33. Mateusza 6, 33 wiersz. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes. Ale poszukujcie najpierw Królestwa Bożego. Und alles andere wird euch hinzugefügt werden. A wszystko inne będzie wam dodane. Das war der vierte Schwerpunkt. Gott zuerst. To jest właśnie ten czwarty punkt ciężkości. Najpierw poszukiwać Boga. Es gibt ein schönes Lied in Deutschland, das hat vier Strophen. Jest piękna pieśń w języku niemieckim, która ma cztery zwrotki. Und jede Strophe hat einen Refrain. I każda zwrotka ma refren. In der ersten Strophe heißt es am Ende. W pierwszej zwrotce na koniec jest napisane. Alles ich und gar nichts du. Wszystko ja, a... alles ich und gar nichts Gott. Wszystko ja na pierwszym miejscu, a nie Bóg. In der zweiten Strophe. W drugiej zwrotce jest napisane. Heißt es im Refrain. W refrenie. Etwas du und das meiste ich. Troszeczkę ty, ale większość ja. Und der dritten Strophe. W trzeciej zwrotce. Etwas ich und das meiste du. Troszeczkę ja, a większość ty. Und in der vierten Strophe heißt es. A w czwartej zwrotce jest napisane. Alles du. Wszystko ty. Und gar nichts ich. A ani trochę ja. Wie schön ist diese Wachstumsprozess. Jakże piękny jest ten proces wzrostu duchowego. Jetzt wollen wir uns den fünften Schwerpunkt zuwenden. A teraz zwróćmy nasze oczy na ten piąty punkt ciężkości. Aus Philipper 3. Z Filipian 3 rozdziału. Der Apostel Paulus sagt dort in dem gelesenen Vers 13. Apostoł Paweł mówi tam w tym przeczytanym przez nas 13 wierszu. Ich habe es noch nicht ergriffen. Ja jeszcze nie pochwyciłem. Oder man kann auch übersetzen, ich bin noch nicht vollendet. Albo można to inaczej też i przetłumaczyć, jeszcze nie dopełniłem wszystkiego. Das bedeutet ganz einfach, ich bin noch nicht am Ziel. To po prostu oznacza, że jeszcze nie doszedłem do celu. Ich bin noch nicht im Himmel. Jeszcze nie jestem w niebie. Das meint er. To ma na myśli. Es gibt in der Bibel drei Bedeutungen in dem Wort vollenden. W Biblii są trzy znaczenia tego słowa dopełnić. Oder vollkommen. Albo doskonały. In einem Sinne sind alle Gläubigen vollkommen. W jednym sensie to wszyscy wierzący są doskonałymi. Der Hebräerbrief sagt, dass Gott mit einem Opfer auf immer da vollkommen gemacht hat. List do Hebrajczyków mówi nam o tym, że jedną ofiarą Bóg ich wszystkich uczynił doskonałymi. In Gott, in dem Herrn Jesus sind alle Gläubigen zur Vollkommenheit gebracht. W Bogu, w Panu Jezusie, wszyscy wierzący zostali doprowadzeni do doskonałości. Dann gibt es eine zweite Vollkommenheit. Następnie jest druga doskonałość. Zu der nicht alle Gläubige gekommen sind. Do której nie wszyscy wierzący doszli. Davon spricht der Apostel Paulus auch im Philipperbrief. O tym mówi też apostoł Paweł w tym liście do Filipian. So viele aber vollkommen sind, lasst uns also gesinnt sein. Ilu nas bowiem jest tych, którzy są doskonałymi, tak bądźmy usposobieni. Das lesen wir in Vers 15, Kapitel 3. W trzecim rozdziale, w 15 wierszu czytamy. Das bedeutet, es gibt unter den Gläubigen verschiedene Wachstumsstufen. A ten wiersz oznacza, że wśród wierzących są różnorodne stopnie wzrostu duchowego. Es gibt eben solche, die mit sich schon zu Ende gekommen sind. Bo są tacy, którzy już sami w sobie już doszli praktycznie do końca. Wie die Feder in Christus und in dem Jesus ruhen. To są tacy jak na przykład ojcowie w Chrystusie, którzy już w Chrystusie odpoczywają. Und dann gibt es eine dritte Vollkommenheit, die noch kein Gläubiger hat.
ale też jest trzecia doskonałość, której nie osiągnął żaden wierzący. Und davon spricht er in Vers 13. I o nim właśnie mówi w wierszu 13. Denn noch kein Gläubiger ist im Himmel. Dlatego, że żaden jeszcze z wierzących nie jest w niebie. Diese Vollkommenheit hat noch keiner erreicht. Takiej doskonałości jeszcze żaden nie osiągnął. Und das ist der große Gedanke des Philipperbriefes. I to jest właśnie też i ta jedna wielka myśl przeciągnięta przez cały list do Filipian. Der Philipperbrief sieht den Gläubigen in einer Rennbahn laufen. List do Filipian widzi wszystkich wierzących biegnących na jednym wyścigu, na jednej bieżni. Er ist noch in der Wüste. Ten wierzący jest dalej w tej pustyni. Der Philipperbrief ist ein Wüstenbrief. Ten list do Filipian można nazwać listem w pustyni. Hier macht er Erfahrungen mit Christus. I tutaj w tej pustyni ten wierzący czyni różne doświadczenia z Chrystusem. Aber wir laufen jetzt in der Rennbahn wie ein Läufer. Ale my teraz biegniemy na tej bieżni jak biegacz. Und was will jeder Rennläufer? A czego sobie życzy każdy biegacz? Das wisst ihr alle. Wszyscy wiecie. Er will siegen. On chce zwyciężyć. Er will erster sein. On chce być pierwszym. Er will den Kampfpreis erringen. On chce otrzymać tą nagrodę. Und das ist das Bild hier. I taki tu oglądamy obraz. Und so ermuntert der Herr dich und mich, dass wir laufen. I w ten sposób Pan ciebie i mnie zachęca, abyśmy biegli. Das Ziel im Auge haben. Ale mając ten cel w oczach naszych. Das Ziel ist Christus in der Herrlichkeit. Tym celem jest Chrystus tam w chwale. Und wir laufen jetzt, um den Kampfpreis zu gewinnen. Ale my teraz biegniemy, aby otrzymać tą nagrodę. Um Christus zu gewinnen. Aby otrzymać, czy pozyskać Chrystusa. Am Ende des Laufes. Tam na koniec naszego biegu. Und das sagt Paulus in Vers 14. I o tym mówi właśnie Paweł w 14 wierszu. Eines tue ich. Tak, jedną rzecz ja czynię, o jedno zabiegam. Er verliert sich nicht in vielerlei. On nie rozprasza się w różnorodnych rzeczach. Das ist einfach zu verstehen. Można to prosto zrozumieć. Ihr kennt doch auch einen Läufer bei der Olympiade, einen Athlet. Znacie przecież tych biegaczy na Olimpiadzie. Wenn er seinen Lauf macht, gdy on biegnie, dann geht er nicht zwischendurch noch in die Wiese, um Blumen zu pflücken. To przecież nie odskakuje na bok na łąkę i nie zrywa sobie kwiatków. Oder eben noch was nebenbei zu erledigen. Albo czy może jakąś inną rzecz jeszcze ma do załatwienia. Er hat nur einen einzigen Gedanken. On ma tylko jedną, jedyną myśl, która go kieruje. Und so sieht uns der Philipperbrief. I takimi właśnie biegaczami widzi nas list do Filipian. Nicht aufhalten lassen. Nie dać się czymkolwiek powstrzymać. Alles was beschwert ablegen. Wszystko, co nas obciąża w tym biegu, wszystko odkładać na bok. Nicht nur einen dicken Mantel anziehen und dicke Schuhe. Nie zakładać grubego płaszcza i buty na grubej podeszwie. Das hindert am Lauf. To wszystko przeszkadza w biegu. Und dann vergisst er alles, was da hinten liegt. A poza tym wszystko zapominając, co leży za mną. Was hat Paulus alles vergessen? O ileż to różnych rzeczy Paweł zapomniał. Er hat seine natürlichen Vorzüge vergessen, die er von Geburt hatte. On zapomniał o wszystkich swoich naturalnych przymiotach, czy pochodzeniu swoim, które on posiadał od swojego narodzenia. Er war ein hervorragender Jude. On przecież był przednim Żydem. In der Gesellschaft standen ihm die höchsten Ränge offen. I jeżeli chodzi o te kręgi żydowskie, to przed nim stała otwarta kariera. Er hätte ein großer Politiker werden können in Israel. On mógł przecież zostać wielkim politykiem w tamtejszym Izraelu. Wollte er alles nicht mehr. Ale on tego wszystkiego nie chciał. Er sagt, das ist Dreck. On powiedział, to wszystko są śmieci. Lasst uns auch nicht auf unsere natürlichen Fähigkeiten stolz sein, Geschwister. O, również nie bądźmy dumni ze swoich własnych umiejętności i zdolności, bracia i siostry. Das hat Gott der Schöpfer dir geschenkt. Bo to wszystko ci podarował Twój Bóg Stwórca. Das musst du nicht stolz drauf sein. Przecież nie możesz być z tego dumny. Auf das Redetalent. Nie możesz być dumny z powodu Twojego talentu. Auf dein gutes Gedächtnis. Mowy albo z powodu Twojej dobrej pamięci. Auf deine stattliche Erscheinung. Albo może Twoją dobrą postawę. Auf deine Bildung. Na Twoje dobre wykształcenie. Paulus hat das vergessen. Paweł to wszystko zapomniał. Paulus hat noch was vergessen. Ale Paweł jeszcze jedną rzecz zapomniał. Paulus war ein treuer Diener des Herrn. Paweł był wiernym sługą Pana. Viele Menschen sind durch ihn bekehrt worden. Wiele ludzi przez niego się nawróciło. Und seine Erfolge für Christus, die hat er auch vergessen.
ale również i on zapomniał wszystkie swoje zdobycze i swoje Erfolg sein was alles schon geleistet hat. Wszystko to zapomniał, co on już starał się. Zdobycze, wszystkie swoje zdobycze dla Chrystusa. Wenn der Herr uns benutzt, damit wir ihm dienen, jeżeli Pan nas używa, abyśmy mu służyli, vielleicht gibt der Herr uns auch Segen in unserem Dienst. To może być i tak, że on daruje błogosławieństwo w naszej służbie. Vielleicht hören uns viele Gläubige zu, wenn wir Vorträge halten. Może będzie się przysłuchiwało chętnie wielu wierzących, gdy będziemy głosili Słowo Boże. Vielleicht hast du schon viele Traktate verteilt. A może żeś już rozdzielił wiele różnych traktatów. Und es haben sich manche Menschen bekehrt. I przez ciebie nawróciło się już nawrócił się nie jeden człowiek. Dann denk bitte nicht, welch ein guter Diener du bist. To proszę cię, nie myśl o tym, jak ty jesteś dobrym sługą. Es ist nicht gut, wenn wir uns selbst die Anstecknadeln anheften. To nie jest dobrze, gdy sami sobie będziemy dodawać gwiazdki i z siebie wywyższać. Und wenn wir uns so richtig wohlfühlen und so sonnen in unserem Segen für den Herrn, was wir schon alles können. A jeżeli już nawet będziemy się tak dobrze czuli sami w sobie w tych wszystkich sukcesach, jakie żeśmy osiągnęli dla naszego Pana, wir sollten uns, a gdy już w końcu będziemy na wieki już u Niego, dann brauchen wir uns diese Schwerpunkte nicht mehr zu setzen. Wtedy już my nie będziemy musieli sobie przypominać o tych najważniejszych punktach. Dann haben wir das Ziel erreicht. Wtedy my już osiągnęliśmy cel. Und dann wird Christus, nur Christus allein. I wtedy tylko Chrystus, jedynie Chrystus, Grund ewiger Freude und Anbetung sein. Wtedy będzie podstawą wiecznej radości i naszego uwielbienia. Ich hoffe, dass wir alle, die wir hier versammelt sind, mam nadzieję, że wszyscy, jak tutaj jesteśmy zgromadzeni, bald in dieser Vollkommenheit bei ihm sein werden. Już wkrótce będziemy w tej doskonałości już u Niego. Lass uns die rechten Prioritäten setzen in unserem Leben. Ale postawmy sobie właściwe priorytety w naszym życiu. Das können wir aber nicht aus unserer Kraft. Nie jesteśmy w stanie tego uczynić ze własnej siły. Dazu muss der Herr uns jede Gnade schenken. Do tego Pan nam musi podarować wszelkie łaski. Dankeschön.